Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszego cotygodniowego podcastu, w którym przedstawiamy znane, znakomite i znamienite osoby ze świata YouTube'a, popkultury, jak i szeroko pojmowanej kultury związanej z grami cyfrowymi. I nie tylko. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić specjalnego gościa, przynajmniej dla mnie, ponieważ również jest to osoba zainteresowana szeroko rozumianą tematyką Total Warów, jak i strategii, bo wokół tego odcinka będziemy głównie oplatać nasze zainteresowania, czyli znakomitej serii gier umożliwiającej podbój całej tak naprawdę mapy i toczenia epickich bitew. I tak jak zawsze jest ze mną mój współprowadzący, czyli Maciek. Witam serdecznie wszystkich, pozdrawiam widzów Ogrów oraz Ragnara i Sary. I najważniejszy właśnie nasz gość, czyli Sara. Witamy cię serdecznie. Hej, witam was wszystkich. No, słuchajcie, w pierwszej kolejności o rzeczach, które chciałbym, żebyśmy sobie tutaj porozmawiali, są generalnie gry strategiczne, bo skoro ten podcast ma być o tym, jak zarządzać armią, jak zarządzać swoim państwem i przede wszystkim jak doprowadzić do globalnej dominacji, to jeszcze czy przed Total Warami graliście w ogóle w gry strategiczne, ewentualnie czy były jakieś tytuły, które darzyliście jakimś szczególnym tutaj zamiłowaniem? Saro, może zaczniemy od ciebie z uwagi na to, że jesteś naszym gościem. Znaczy tak, ogólnie ja dosyć szybko w mojej, powiedzmy, growej karierze trafiłem na Total War, aczkolwiek są dwa RTS-y, na które trafiłem wcześniej. Pierwszym jest Bitwa o Śródziemie, Władca Pierścieni, na którą trafiłem z uwagi na moją miłość do świata Tolkiena. A drugą jest dosyć mało znana seria Spellforce, nie wiem, czy słyszeliście o niej? Mhm, słyszałem, nawet miałem okazję zagrać w jedynkę i dwójkę. No, to jest taka seria mało znana, ale dla mnie bardzo dobra, która łączy elementy RPG-owe z RTS-owymi i robi to naprawdę dobrze. No i to w sumie były te dwie gry, które poznałem przed Total War, bo potem właśnie natknęłam się na Medievala 2 już. A Maciuś, u ciebie? No, jeżeli chodzi o strategie turowe, no to jest tego dużo, jeżeli by można było wymieniać, bo jakby to jest bardzo szeroki zakres gier, które gdzieś ja tam w swoim życiu przychodziłem. Bo strategią turową, nie wiem czy wiecie, jest na przykład seria XCOM, tak? Którą uwielbiam, kocham i niezwykle szanuję. Aczkolwiek oczywiście znacznie różni się od Total Warów, jeżeli chodzi o samą mechanikę stricte, tak? No ale do tego jest Age of Wonders, którą bardzo lubię, czy chociażby Cywilizacja. No ale to są inne rodzaje strategii turowych tak naprawdę. Total Wary odgrywałem, natomiast głównie tutaj jakby zatrzymałem się przy temacie Shoguna, czyli tej starożytnej Japonii, jedynki i dwójki. Powiem, że podobało mi się tak naprawdę, tak? Ale żebym był jakimś takim szczególnym fanem, jeżeli chodzi o te tytuły, to bym nie powiedział, chyba nigdy imersywnie się nie zdołałem wciągnąć. Nie wiem czemu. Musiałbym się kiedyś nad tym bardziej zastanowić. Czyli preferujesz bardziej bieganie z bronią palną i widok zza plecu bohatera? No niekoniecznie, nie. No bo Cywilizacja, no to chociażby, prawda, to jest i od łuków, tak? I kamienia łupanego, szeroko rozumianego, aż po broń jądrową i loty w kosmos. A wspominając o XCOMie, to ci powiem, że tak właśnie tak fajnie musnąłeś moje serduszko tutaj, bo ja też żywię tutaj niesamowitą sympatię do tego typu gier i szczególnie do tej serii. Nie wiem, czy ty grałeś jeszcze w te pierwsze części, bo zważywszy na twój sędziwy wiek, trzeba, wiesz, przyznać tutaj mądrość życiową taką i dogłębną, pamięć daleko sięgającą. Czy może były na tej liście jeszcze chociażby takie tytuły jak XCOM Terror from Deeps, albo... Tak, grałem we wszystkie XCOMy, które są możliwe. Ba, powiem więcej, jeżeli chodzi o takie strategie poza Heroesami turowe. Grałem również w takie tytuły jak i Warlords. To są wczesne lata 90. Wy możecie tego nie pamiętać. Niektórzy się nie urodzili, niektórzy się rodzili w tym czasie z was. Zarówno słuchacze, jak i tutaj osób, które ze mną dzisiaj rozmawiają. Ale polecam niezwykle cofnięcie się. Warlords był takim prekursorem tak naprawdę tego, co się później działo w Heroesach jedynce. A XCOMy tak, no ja jestem fanem serii olbrzymim, uwielbiam tą grę. Uważam, że to jest jeden z lepszych strategów turowych, jakie w ogóle wyszedł. No tyle, że nie jest to oczywiście Total War, gdzie biegamy sobie z oddziałami zbrojnymi, czy to w okresie wczesnego Rzymu, czy powiedzmy Japonii z średniowiecznej czy wcześniejszej, bo ja nie pamiętam w jakim okresie to się dzieje akurat w Szugunie, jaki to jest okres czasu. Musiałbym to się dzieje w XVI wieku. XVI wiek, czyli średniowiecze, czyli daleko się nie pomyliłem, Saro, dziękuję ci bardzo. I tyle, tak?
Ale uważam, że oczywiście jako gra jest to gra bardzo dobrze i przemyślana. Te walory są naprawdę godne uwagi, tak? Zwłaszcza dla ludzi, którzy lubią planować, którzy i delektują się rozgrywką z zakresu pójdę, zdobędę i mogę zaplanować na mapie, jaki kolejny będzie mój ruch następny, a później w trakcie bitwy mogę, no i nawet jeżeli mam bardzo mało oddziałów gdzieś tam i tak rozplanować atak ze wzgórza, tak, czy pod górkę, żeby te przeważające siły wroga, widziałem kiedyś to u Ragnara na przykład na kanale i pokonać, zwyciężyć po prostu, jak nie wiem, kiedyś tam pod Hirholmem bodajże, chyba się, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, nie wiem, 300 husarzy zwyciężyło Szwedów, których było parę tysięcy. Nie wiem, czy pamiętacie taki historyczny moment. Mam nadzieję, że nie pomyliłem się historycznie, jeżeli chodzi o ten wątek i ilość husarzy. No ale to tyle z mojej strony. Saro, zwłaszcza powiedzmy rozważając tutaj nie tło fabularne, czy ten Władca Pierścieni, było coś w nim, co cię na przykład tak urzekło? Bo co tak naprawdę lubisz w grach strategicznych? Aż trudno mi powiedzieć, chyba zależy od gry strategicznej, bo ogólnie no, gry strategiczne też obejmują City Buildery, które też lubię bardzo, tak więc nie wiem, chyba lubię warstwę ekonomiczną bardzo, bo znaczy walka walką, ale lubię zajmować się swoimi właściwościami, rozwijać je, w Bitwie o Śródziemie jedynce był nawet ten dosyć fajny system rozwoju bazy, gdzie po prostu miało się zameczek z slotami, tam się rozbudowało, stawiało się farmy, jakąś kuźnię, ulepszenie dla wojska. Jeśli się grało Gondorem, to można było postawić murarza i postawić sobie wspaniałe białe mury wokół zamku. Więc jeśli miałbym tak podsumować ogólnie, co lubię w strategiach, to myślę, że tak właśnie tą warstwę ekonomiczną, tak przede wszystkim, a potem wykorzystywanie tej zbudowanej ekonomii na wojnie. Wiesz co, przypomniałeś mi teraz jedną taką jeszcze starą grę, nie wiem czy kojarzycie, ale Settlersy, które też były nastawione na początku na bardzo dynamiczny rozwój ekonomiczny, zarządzanie całą wioską i tak jak powiedziałaś Sara, to wznoszenie powiedzmy kamieniarza, wznoszenie takich budynków typowo administracyjnych, gospodarczych, czy zaplecza takiego, które może później nam posłużyć do dalszego rozwoju imperium i ja uwielbiałem z kolei patrzeć jak to powoli wszystko buduje, wiesz, jak stawiają kolejne deski, jak kamieniarz przynosi, czy robotnicy przynoszą kolejne cegły i coraz bardziej ten domeczek się tam zapełnia, aż w końcu jest i można go zasiedlić odpowiednim robotnikiem. Rozmawiając o grach strategicznych, oczywiście nie można pominąć tego, że jest to temat nieprawdopodobnie szeroki. Może i robimy taki troszeczkę tutaj daleko idący wywód na samym początku tego podcastu, ale skupimy się teraz bardziej na tej warstwie właśnie już Total War'owej. I przede wszystkim Sara, też jesteś youtuberką, tak samo jak i ja, tworzącą content poświęcony właśnie Total War'om. I czy z jakiegoś konkretnego powodu zaczęłaś właśnie nagrywać akurat tę serię gier? Ja tylko ze słowem wstępu taki wtrąco czynię, że pominęliśmy jedną bardzo ważną serię w tym wszystkim. Command & Conquer tak naprawdę, tak? To tylko słowem wtrętu, bo to jeden z poważniejszych i z najlepszych RTS-ów, jakie ja grałem, pamiętam. No, w 1995 roku, a ostatnia chyba w 2012 wyszła. Ale to już wróćmy do Total War'ów, nie będę przeszkadzał. Powiem ci, że tutaj sentyment mnie znowu strzelił, bo ja bym z kolei jeszcze podciągnął to dalej i powiedział, że Duna była jeszcze przed Command & Conquer i tak dalej. Dobra, wracamy do Total War'ów. Sara. Ja tu jestem takim biednym dzieckiem, które grało w twierdzę. O, a wszyscy widzowie teraz robią takie o. Cóż, znaczy ogólnie, jak się w ogóle zaczęło to, że zacząłem nagrywać, to wyglądało tak, że usłyszałem o serii Assassin's Creed i zacząłem szukać jej na YouTubie i zobaczyłem, że jakiś typek o niku na F, nie pamiętam dokładnie jak się nazywał, nagrywał Brotherhooda bodajże, albo dwójki, nie jestem pewien w tym momencie. I spodobała mi się taka forma materiału i stwierdziłem, że coś takiego mogłabym robić, tylko co mogłabym robić? Cóż, nie zastanawiałem się specjalnie tutaj wtedy, dlaczego taki tytuł, a nie inny. Zaczęłam nagrywać wtedy w sumie dwa tytuły, bo tutaj po pierwsze Roma 1 i też Bitwa o Śródziemie. I tak się jakoś to dalej pociągnęło. Chyba po prostu jakoś tak uznałam, że najlepiej będę się czuć podczas komentowania właśnie strategii. No i tak wyszło, że właśnie najlepiej mi się dotąd nagrywa gry strategiczne. No i też RPG. Raczej pozostałe typy gier mniej mam, że tak powiem, tutaj taki fan z komentowania. Znaczy nie idzie mi to tak płynnie. O, to jest dobre określenie.
Maciuś, natomiast ty też swego czasu nagrywałeś, zacząłeś nawet chyba Alien Isolation, Pillars of Eternity i coś jeszcze zacząłeś nagrywać ciekawego, ale nigdy tak naprawdę chyba nie skończyłeś tych produkcji. No, jeżeli chodzi o kwestię nagrywania, to jest daleko idąca historia, jeżeli chodzi o mnie. Znaczy, w zasadzie nie jest taka długa. Jakby z racji nawału pracy, które mam w swojej firmie, po prostu trudno było mi pogodzić takie nagrywanie ciągłe dla widzów, zwłaszcza tak tytułów i wymagających, jeżeli chodzi o content, który jest zawarty w tytule. Więc no, to jest problem tak naprawdę w tym momencie. Na początku człowiek ma dobre chęci, no i czasami się tylko na nich i kończy, Wojtek. Dlatego jakby ta forma podcastowa, którą prowadzimy, jest najbardziej mi bliska. Chociaż nie wykluczam tego, że być może, jeżeli znajdę chwilkę czasu, w jakiś sposób bardziej przykładając się konkretny, zacznę wracać do tych let's playów i po prostu kontynuować, ale już nie z takim natężeniem tego typu tytułem. Chciałem powiedzieć, no, w wypadku na przykład RPG-u, bo ze strategiami jest zupełnie inaczej, no tam jest tak dużo do czytania, dużo do opowiadania, że z karczmy wychodzi się po 2 godzinach, jeżeli chce się przeczytać wszystko i opowiedzieć wszystko na przykład jednej, tak? Jak w Pillars of Eternity, czy w Baldur's Gate, czy w Torment, Stronnictwo Numenera, możliwości wariacji prowadzenia dialogów, różnego rodzaju interakcji, które dzieją się z otoczeniem, nie sposób przewidzieć, jeżeli chodzi o przedział czasowy, który nagrywamy. Po prostu jest to niemierzalne i trudne. No a jeżeli jest ktoś tak jak ja, kompulsywny i zagląda pod każdy kamień, no to rodzi problem właśnie długości czasu i później braku tego czasu. No i kończy się na tym, że coś człowiek zaczyna i później nie kończy. I tyle. Wiesz co, celowo trochę zadałem to pytanie, bo chciałem właśnie w ten sposób wyciągnąć z ciebie tą długość twoich rozważań i wszelkiego rodzaju eksplorowania gameplayu, czytania wszelkich opisów i teraz sobie wyobraź, że taka gra typu Total War zajmuje porównywalną ilość czasu albo nawet jeszcze więcej i cały czas obserwujesz tak naprawdę mapę kampanii, ewentualnie pole bitwy. Nie ma tam wątków Jest nieprawda, fabularnych. bo tam nie ma aż tyle do czytania w postaci pergaminów, zapisków, dialogów, biografii postaci. No, myślę, że jeżeli by się przyłożyć, spojrzeć w skrypty maszynopisu, które są gdzieś tam w grze i zmierzyć się z jakimś takim średniej wielkości RPG-iem, to jednak w dalszym ciągu tutaj w Total War będzie tego dużo, dużo mniej. Oczywiście opisywanie interakcji, co zrobisz, jak uczynisz, co powinieneś zrobić, jeżeli chodzi o twoje kolejne ruchy, no to zajmuje czas. Ja mam takie skojarzenie, że gry strategiczne tego typu kojarzą się z takimi szachami, tak? Bo musimy przewidzieć, co się wydarzy. Masz rację, tylko nie o to mi Prawda? dokładnie, masz rację, tylko że nie o to mi dokładnie chodziło. Bardziej dążyłem do tego, żeby tutaj postawić długość, powiedzmy, gry RPGa i długość gry Grand Strategy. Że to tak naprawdę może być porównywalnie. Wiedźmin 3, który trwa 100 godzin, jeżeli zagra się w jakąś grę Grand Strategy, to też możemy spędzić około 100 godzin na tej mapie kampanii. Słuchajcie, unikatowość tak naprawdę Total Warów. Wszyscy je znamy, wszyscy je kochamy. No, są oczywiście osoby, które tej serii gier nie lubią. Co tak naprawdę u was spowodowało, że stało się to taką waszą wiodącą marką, jaką kupujecie, gracie już od tylu lat i nawet wracacie, bo razem z Sarą wciąż ogrywamy Medievala 2 i uznajemy go praktycznie za chyba jedną z najlepszych części. Jeżeli się nie mylę, to Sara oczywiście popraw mnie. Natomiast co tak naprawdę jest tym takim przeważeniem wagi na korzyść Total Warów u was? Saro, proszę zacznij. Znaczy, tutaj jakby Total Wary mają połączenie dwóch aspektów z dwóch różnych światów, ponieważ z jednej strony mamy zarządzanie olbrzymim państwem niczym w tutaj grach paradoksu, typu Euro Universalis czy Crusader Kings, choć oczywiście uproszczone względem tych gier i trochę mi brakuje tego, że warstwa kampanijna nie jest trochę bardziej rozbudowana jeszcze w Total Warach. Zaś z drugiej strony mamy bitwy, gdzie dowodzimy wojskiem, tylko że nie dowodzimy jakimś tam małym wojskiem, typu powiedzmy 100 ludzi, jak to ma miejsce na przykład w bitwie o Śródziemie, czy nie wiem, w Company of Heroes, tylko dowodzimy wielotysięcznymi armiami, które rzucamy w bój, wielki bój i jedną za drugą toczymy takie bitwy. I właśnie to jest piękne, to połączenie tych dwóch światów, warstwy właśnie bojowej takiej i warstwy ekonomicznej, gdzie się zarządza nie tylko jakimiś tam jakimiś włościami, jak na przykład twierdzę, ale całym krajem, jak właśnie w grach paradoksu.
Maciuś, a u ciebie? Co takiego cię przykuło? Wiesz co, to znaczy przede wszystkim skalowalność możliwości prowadzenia rozgrywki, bo tutaj faktycznie w ramach jednego państwa zarządzamy ilomaś regionami, tak? Powolutku gdzieś dominujący kolejne, wchodząc w sojusze, wchodząc w przymierza, tak? Czy też i wypowiadający jakby i wojnę, tak? Poszczególnym regionom czy państwom, które w ramach tych regionów i opanowały je. To jest jedna rzecz, a poza tym sama jakby i ta monumentalność i rozmach jakby ilości wojsk, które możemy rozdysponować na mapie, tak, spowodować ich przemarsz. No, mi się zawsze kojarzy to, słuchajcie, powiem z czym, tak, zresztą jakby chyba nie od parady są robione mody i powstały i ze Śródziemia interpretacje w Total Warach, tak, bo mi się to zawsze kojarzy, słuchajcie, jak gram w Total Wara, któregokolwiek, czy Romę, czy Szoguna, to zawsze przypominam sobie scenę oblężenia w drugiej części Władcy Pierścieni, bodajże to był Żelazny Jar, dobrze mówię? Helbowier. Helmowy Jar. Helmowy Jar, przepraszam, dokładnie, Helmowy Jar, Helmowego Jaru. I te wszystkie jednostki tych Uruk-hai maszerujących na to, no to takie mam skojarzenia bezpośrednio zawsze z Talurami, naprawdę. I to mi się podoba. Pamiętam, jak oglądałem ten film, drugą część w 2000, którymś roku, już nie pamiętam, którym, piątym chyba, czy szóstym, a może wcześniej, nie wiem. Jak zagrałem w Total War, no to było pierwsze skojarzenie. Powiem ci, A ja Wilku, że lubię taką i taki rozmach. Powiem ci, Wilku, że jak właśnie grałem w Bitwie o Śródziemie, gdzie zarówno bitwa o Helmowy Jar, jak i bitwa o Minas Tirith, to byłam właśnie rozczarowana rozmiarami tych walk w tej grze. Wtedy, jak pierwszy raz grałam. Oczywiście te bitwy nie są aż takie kompletnie małe, aczkolwiek no, w porównaniu do tego, co można zrobić w Total Warach, to jest taka potyczka, nie oddająca tego, co było opisane w książkach czy pokazane w filmie. A to ci powiem, że można to właśnie sobie troszeczkę przełamać, Sara, i odwzorować praktycznie idealnie, tak jak było w książkach albo w filmach. Jest nawet kanał na YouTubie, który w ten sposób stara się odwzorowywać te bitwy. Tylko patent polega na tym, żeby zebrać kilkanaście osób do wspólnej rozgrywki, i gdy pojawi się około 10 armii na mapie bitewnej, to uwierz mi, że Uruk-hai mogą sięgnąć do tych liczb 10 tysięcy, których tak fajnie opisał Aragorn w filmowej adaptacji. Więc wygląda Ja to mam teraz wtedy naprawdę pytanie, w którym niesamowicie. momencie, jeżeli chodzi o ilość, słuchajcie moi drodzy, i armii, Total War zaczyna się na dobrej kasie sprzęcie wieszać? Ile tych jednostek musi być? Wiesz, to zależy chyba od twojego komputera tak naprawdę, ile dasz radę uciągnąć, bo silnik gry myślę, że zaczyna się dławić powyżej już 8 tysięcy, coś takiego, to już myślę, że silnik gry się trochę zaczyna. Jak w sumie jakieś cztery armie na mapie bitewnej. To Są wtedy specja... zaczyna się krztusić do Tak, bitwy. są specjalne programy, które umożliwiają korzystanie większej ilości RAMu niż podstawowe 2 giga, tam do rozszerzenia do 4 giga. No ale generalnie musisz liczyć z tym, że jeżeli ustawisz zbyt dużo jednostek, to nieważne jaki masz komputer, po prostu silnik gry tego nie uciągnie. I owszem, gra daje możliwość, powiedzmy, wyświetlania tam 10 armii, po maksymalną ilość jednostek. Ja sobie robię takie bitwy, ale to już będzie skokowa jazda. Słuchajcie, teraz jeszcze wracając do tego mojego pytania, nie odpowiedziałem, co mnie tak naprawdę poruszyło w Total War. Bo każdy z nas wskazał pewne elementy, które są dla niego unikatowe, i to jest fajne, bo nie podajemy dokładnie tego samego. W moim przypadku z kolei imersja. Jestem fanem od wielu, wielu lat, w zasadzie od dziecka, kinematografii wojennej, książek też mówiących o różnego rodzaju konfliktach zbrojnych, tych fantastycznych, jak i rzadziej może tych historycznych, bo mniej przeczytałem zdecydowanie książek historycznych niż fantastycznych. Ale jeżeli, powiedzmy, oglądałem film Braveheart, oglądałem Królestwo Niebieskie, czy oglądałem film Akira Kurosawy, czy chociażby Krzyżaków naszych, tutaj jeden z naszych najfajniejszych filmów, Potop, Pan Wodioski, Obrażenie, no, nie Obrażenie, tylko Oblężenie Kamieńca, prawda? To ja to chciałem odwzorowywać. Jak byłem małym szkrabem, to wyglądało to w ten sposób, że dosłownie miałem, nie wiem, 5, 6, 7 lat, to był mniej więcej ten wiek, miałem Lego. I słuchajcie, ustawiałem ludziki Lego w ten sposób, że one tam ze sobą się biły. Nie miałem ich dużo, prawda? Miałem tam może 7, 8 tych ludzików Lego, ale brałem sobie jednego tego ludzika, później go przebierałem w różnego rodzaju pancerze i wyobrażałem sobie, że jest ich tysiące i te tysiące przez tą pościel, która jest tymi górami, one się przetaczają, a z drugiej strony ta druga armia, tam chyba jakiegoś, nie wiem, rycerza wilka czy czegoś tam nadciąga i one się tak biją. Ja tak potrafiłem się bawić po prostu godzinami. Nie wiem, teraz może połowa osób uznała mnie za dziwaka, a druga połowa uznała mnie za wariata.
Ja do tych walk ludzików Lego dokładałam jeszcze inne zabawki, czyli oprócz ludzików Lego były na przykład misie robiące za, nie wiem, jakąś siłę przebijającą. Ale słuchajcie, to jeszcze nie był koniec. Ja robiłem własne gry i potrafiłem na przykład z gier takich jak Secret Service, z CD Action czy z innych. Były na przykład, pamiętam, że akurat wykorzystywałem w tym celu chyba recenzję Settlersów Trójki i nie był to bodajże CD Action, tylko chyba Secret Service. No i tam były zamieszczone miniaturki, powiedzmy, ludzików. Słuchajcie, ja te miniaturki potrafiłem przerysować, przekalkować, tak, że wyglądały one w zasadzie realistycznie, tak jak były narysowane w oryginale, za pomocą metody na zasadzie szyba, kartka, druga kartka z gazetą pod spód i lampa odświetlająca, żeby to wszystko przebijało i można było płynnie uzyskać ten obraz i nakreślić odpowiednią kreskę. Następnie potrafiłem zrobić tych ludzików około 300 do 500, powycinać albo pójść z tym na ksero, żeby mi porobił kopię i następnie zestawić cały pokój tysiącami kartoników, które toczyły ze sobą bitwy. I miałem takie gigantyczne armie i to było tak, że powiedzmy łuczników było 200, 300, tam powiedzmy z 1000 piechoty po jednej i po drugiej stronie, a później wołałem na przykład swoją mamę, jak byłem mały, albo tatę i pytałem, no jak myślisz, kto wygra? Mniej więcej miałem takie hobby. Nigdy o tym nie opowiadałem. Pierwszy raz to powiedziałem. Bardzo ważna informacja, to był pierwszy raz Ragnara. Jesteś okropny małżeńcy. No, to czułem się teraz taki zgnieciony. No, ale ja nie używałem misiów jako broni przebijającej, no. Chyba, że Ja miałem kiedyś. zupełnie inną zabawę, bo pamiętam, jak miałem chyba bodajże z około, nie wiem, 10 lat, myśleliśmy Ty taką byłeś zabawką. stary i się bawiłeś w trzymanie patyka. Nie, w żadnym razie. Znaczy, biegaliśmy też z patykami, gdzieś tam się napierniczaliśmy tymi witkami, udając rycerzy, tak? Po lasach i po polach. Ale mieliśmy też taką bardzo fajną zabawę. Mieliśmy, w naszych czasach jakby nie było komputerów w takiej ilości oraz gier. Nieliczni gdzieś tam mieli jakieś pierwsze sprzęty typu Spectrum, czy inne mini konsole gdzieś tam, które były albo w Polsce wyprodukowane, tak? Bo w Polsce była konsola, albo coś, co udawało konsolę. I zbieraliśmy żołnierzyki. Ołowiane, plastikowe, różne, było ich bardzo dużo. Po czym no, każdy gdzieś z nas miał armię takich 50 do 60 żołnierzyków. Więc my potrafiliśmy robić w ten sposób, że udawaliśmy się na plac zabaw, budowaliśmy okopy w piasku gdzieś z listowi, tak? Gdzieś 1,5 do 2 metrów od siebie. Tak? I ustawiliśmy tych żołnierzy za różnego rodzaju fortyfikacjami, które były z tych kamieni, gałęzi, patyków i zbudowane. No i zadanie było takie, że dwóch chłopaków siedziało, miało takie malutkie kamyczki ze żwiru i no w ten sposób bombardowaliśmy, tak? I każdy trafiony żołnierz, który się przewrócił, był zabity. I na tym polegała zabawa tak naprawdę, jeżeli chodzi o pierwszą grę typu RTS przeniesioną do reala Wilka. Wilku, tak teraz taka anegdotka mi się w sumie przypomniała, bo ogólnie notorycznie słyszę, jak to komputery niszczą zabawy wśród dzieci i tak dalej, a akurat nie miałem przeciwnie, ponieważ jakby to powiedzieć, to co ja wyniosłam z gier komputerowych, potem było inspiracją do zabaw, jak na przykład z tego Spellforce'a w wieku 10 lat grałam, to potem z kolegą jakąś tam własną fabułę na podwórku była tworzona i po prostu przenoszenie tego świata na podwórko, że tak powiem. Więc miałam przeciwnie niż powiedzmy stereotypowo się myśli o dzieciaka grających w gry już na komputerze. No to każdy z nas ma tutaj swoje unikatowe historie. Ja mogę jeszcze mogę dodać dla was i także dla wszystkich naszych słuchaczy to, że kiedyś zacząłem wymyślać tak naprawdę figurkowego Warhammera w momencie, gdy nawet nie wiedziałem, że figurkowy Warhammer istnieje. Ponownie były różnego rodzaju arty znalezione przeze mnie tam w sieci, ewentualnie w gazetach. Znowu zacząłem przerysowywać. I słuchajcie, ja wymyśliłem warstwę taką, że były statki kosmiczne, a la powiedzmy Gwiezdne Wojny, i na stole była mapa galaktyki, gdzie były różne planety, księżyce i tak dalej. I toczyło się, można było sobie kupować, co które dostawało się określoną liczbę punktów za przejęcie określonych planet, i tak dalej. Wszystko to było przeze mnie poustawiane. Oczywiście wszystko wymyślone samemu od podstaw, nie wzorowałem się na niczym. Następnie, jeżeli przejmowałeś te planety, po prostu coraz bardziej można na tych planetach było umieszczać żetony, że buduje się odpowiednie konstrukcje, które dają odpowiednie profity.
I przede wszystkim tworzenie tych flot. Te floty za pomocą kości toczyły też bitwy ze sobą na mapie, która się przenosiła na przykład na drugi stół, gdzie też wymierzało się miarką i przesuwało te żetony tych okrętów. One każdy miał określone też parametry, określone przedziały, że powiedzmy przód był bardziej wrażliwy, tył był mniej wrażliwy i tak dalej, w zależności od tego, jaki to był typ jednostki. Chyba były cztery rasy zrobione przeze mnie właśnie Space Marine, Orkowie, Chaos i Eldarzy. A następnie, jeżeli była powiedzmy już, tu też całkowicie poszły mi wodze fantazji, jak to tworzyłem i w końcu stwierdziłem, że jest to za długie i to nie przejdzie, nie ma mowy. Bo wszystkie te jeszcze żetony były robione na podklejeniu kartonowym, czyli żeby były takie sztywne. A następnie, jeżeli była powiedzmy wojna już gdzieś na orbicie planety, to następował coś takiego jak zrzut i ustawiało się powiedzmy na jakimś trzecim stole różnego rodzaju makiety i była to no, dosłownie Warhammer 40 tysięcy figurkowy, tylko że ja wtedy nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Więc moje jakby takie fantazje i tworzenie szło, wiecie, znacznie dalej. Ja później zapraszałem kolegów, my to graliśmy, tylko tak się zastanawiam właśnie, kurczę, żadne zdjęcie, bo z tego okresu nie zachowałem. Może jakbym pogrzebał też tych troszeczkę kartoników bym znalazł. I każdy z nich oczywiście ręczna robota z rysowaniem, a później kserowaniem, nawet kolorowaniem tego wszystkiego. Czyli rozumiem, tak jak u mnie wszędzie było Lego, bo akurat w miarę sporo tego miałem Lego, bo dostałem kiedyś po kuzynach ten taki wielki wór klocków, tak u ciebie były wszędzie kartony. Tak, żebyś wiedziała. Dobra, słuchajcie, bo się strasznie daleko tak skoncentrowaliśmy na tym, co robiliśmy w dzieciństwie. No ja teraz się właśnie przeniosłem do Tora, gdzie wreszcie nie muszę wycinać kartek, tylko mogę w formie cyfrowej poprowadzić te swoje sztandary do boju ku chwale mojej i nacji całej, którą prowadzimy. Ale chciałbym was zapytać o wasze tak naprawdę ulubione części Total Wara. No to ja jestem totalnym fanatykiem Shoguna, to już mówiłem wcześniej, generalnie rzecz biorąc, ze względu na to, że bardzo lubię klimat japoński, tak, jeżeli chodzi o historyczną Japonię. Uważam, że jest niezbywalne. Nie mówię, że nie kocham Rzymu, bo historię Rzymu też bardzo zawsze lubiłem, podboje Juliusza Cezara, prawda, w ogóle wszystkich rodów z Oktawiana, wszystkich Cezarów z rodu Oktawiana, cesarzy w zasadzie też. Natomiast Japonia ma nieprawdopodobny klimat, tak, i może nawet nie wiem, czy chodzi o mechanikę, jeżeli chodzi o wybór. Po prostu mi się to podobało. Lubiłem te wszystkie wysyłanie gejszy na misję, prawda, gdzie mogła zamordować na przykład jakiegoś z jednego z wodzów albo generałów. Lubiłem jakby ten japoński klimat, te wszystkie filmiki, kawcenki, prawda, gdzie jacyś i kolesie popełniali seppuku. Jakoś mnie to pochłaniało. I uważam, że chyba tak naprawdę mechanicznie też Total War, jeżeli chodzi o Shoguna, tak, dwójkę, chyba jest najlepsze. Tak mi się wydaje. No nie wiem, jak wy sądzicie, ale to przynajmniej w mojej opinii. Sara, u ciebie? Znaczy, po pierwsze chyba warto jest oceniać te traury na powiedzmy dwóch płaszczyznach. Po pierwsze traury wanilie, czyli podstawki bez niczego, ewentualnie tam z dodatkami. I to, jak się poszczególne traury prezentują z modami. I tutaj, jeśli chodzi o podstawki, to dwa to traury, bo najbardziej Shogun 2 i Medieval 2. W ogóle tutaj trochę przeciwnie niż w przypadku Małurcego, ponieważ to Shogun 2 spowodował moje zainteresowanie krajem kwitnącej wiśni właśnie, że się bardziej zainteresowałem tą kulturą. Zaś jeśli by oceniać już z modami, no to tutaj Medieval dyskwalifikuje chyba wszystko. Bo liczba modyfikacji, bardzo dużych rozbudowanych modyfikacji, jakie powstały do Medievala, jest przerażająca. A masz na przykład jakieś ulubione? Aż trudno powiedzieć, bo tutaj cały czas coś nowego powstaje, cały czas coś jest rozbudowane. Najwięcej chyba grałem oczywiście Far Age'a, ale zarówno Stainsteel, Rise of the Three Kingdom są bardzo dobrymi modyfikacjami też. Jest The Elder Scrolls Total War i tak naprawdę we wszystkie nie grało mi się bardzo dobrze. I chyba właśnie Far Age'a najbardziej lubię z tego względu, że on jest na tak samo dobrym poziomie jak te pozostałe, ale właśnie jeszcze on zyskuje, bo w moim ukochanym uniwersum jest. Aczkolwiek w tym roku grałem bardzo dużo w tego właśnie w Tessa Total War, nowa wersja prezentuje się świetnie i bardzo podoba mi się rozwój tych wszystkich modyfikacji. Ja zastanawiam się tak w okazji, tylko czy nie powstanie wersja według uniwersum Sapkowskiego Wiedźmina, gdzie będziemy mogli sobie dowodzić siłami Temerii. Powstaje. Powstaje, no to nie wiedziałem.
Też są już chyba nawet w zaawansowanej pracy. U mnie natomiast moje ulubione części, i teraz mam, powiem wam, mały problem, bo zawsze bym powiedział, że jest to Medieval 2. Ja bym postawił teraz na czele, na pierwszym, na najwyższym miejscu dwie części, bo nie potrafię się zdecydować, czy Medieval 2, czy Warhammer 2 Total War. I to drugie głównie dlatego, że nie może, że jest to bardzo skomplikowana mechanicznie gra, bo tak naprawdę może ona trochę prostsza od Medievala, mniej toporna od niego i przede wszystkim bardziej czytelna, ale z uwagi na to, że ja po prostu uwielbiam uniwersum Warhammera. To jest jedno z moich ulubionych takich uniwersów fantasy, zaraz obok Dungeons and Dragons. Chyba nawet bardziej niż 40 tysięcy, choć mimo, że zbieram figurki właśnie z 40. I mam dość dużo tutaj armii. Natomiast Warhammer Total War przykuł mnie dlatego, że fantastycznie oddany klimat, fenomenalnie wykonane armie i też bardzo dobra mechanika, niezłe SI, dobry balans i stale rozwijany nie tylko przez twórców, ale także i moderów. Każda frakcja tak naprawdę jest unikatowa, nie ma dwóch takich samych. Orkami gra się zupełnie inaczej niż ludźmi. I tego tutaj nie można na przykład powiedzieć o Medievalu, a nawet modach do niego, bo zazwyczaj wszystkie te frakcje są jednak troszeczkę do siebie podobne i struktury, jakby założeń rozwoju są niezwykle zbliżone. Są oczywiście mody, które starają się to zmieniać i udostępniać niektóre, powiedzmy, techniczne takie kwestie, jak chociażby zmniejszenie kosztu utrzymania, czy dodanie większej ilości danego typu jednostek, ale de facto mechanika jest bardzo podobna. Dopiero dalsze Total War wprowadziły coś takiego jak mechaniki hordy typowe, tutaj, choć nie, wcześniejsze, bo to był Barbarian Invasion, chyba po raz pierwszy wprowadził dodatek do Roma jedynki, tego rodzaju aspekty. Natomiast tym drugim właśnie Total Warem będzie Medieval 2, nie tylko pod kątem tego, że ma mnóstwo modyfikacji, też ma Warhammera, to jest chyba Rage of the Dark Gods pod tytułem. Ma... Znaczy Rage of the Dark Gods jest już starym i chyba nierozwijanym modem, obecnie takim modem, który warto zagrać do Medievala, jeśli lubi się Warhammera, to jest Beginning of the End Times. O, to właśnie to miałem na myśli, tylko że zapamiętam raczej tą poprzednią jego nazwę. Tylko tam dobijałem ilość skryptów, po prostu jest zatrważająca. Ja nawet zmodernizowałem ten plik, bo już ten spawn armii był nieprawdopodobny dla mnie. Czy chociażby Władca Pierścieni, właśnie oddanie wszystkiego, to co powiedziałaś, Sara, na temat Rise of the Three Kingdoms, czyli antycznych Chin, moim zdaniem znacznie fajniej zrobionych niż ten najnowszy Total War, który dokładnie tej tematyki dotyczy. Tutaj jeszcze w zakulisowych rozmowach śmiesznie to nazwałaś, że jest to w zasadzie Warhammer, tylko że bez smoków i dlatego nikt w niego nie gra. No to ja osobiście takie odnoszę wrażenie, bo aż takich dużych różnic w mechanice czy w samym projekcie gry nie ma. Rozumiem. Natomiast na trzecim miejscu chyba bym, wiecie co, bym zaryzykował. Nie wiem, czy bym wyznaczył właśnie Szoguna dwójkę, czy może bym postawił raczej teraz na Roma dwójkę, bo mimo, że Rom na początku był w tragicznym stanie, to patrząc na niego, jak naprawdę go zmienili, jak zaimplementowali do niego całą masę nowych rozwiązań, czy usprawnili jego działanie, no to teraz jest naprawdę zajebistą grą. Tak mówiąc po prostu kolokwialnie i brzydko. Więc mógłbym chyba zaryzykować, że ta starożytność przed tym szogunem gdzieś tam u mnie będzie przodować, mimo że jestem fanem tak naprawdę kultury japońskiej i całego tego okresu Sengoku Jidai, którego on dotyczy. Ale rozmawiając o TW, tak w skrócie, Total Warach, nie można ominąć właśnie tematu modyfikacji. I wasze tak naprawdę ulubione mody, które byście tutaj przedstawili. Takie, nie te, które graliście, tylko te takie najbardziej ukochane. Sara? No to tutaj już sobie wymienione przeze mnie Farage. Z tych medievalowych to chyba na drugim miejscu jest właśnie też wymieniony Test Total War. Jeśli chodzi o inne Total Wary, to do tutaj Rome jedynki są dwie aż modyfikacje różne w świecie tutaj Tolkiena. Jest to po prostu Władca Pierścieni Total War, ale jest też czwarta era Total War, który właśnie pokazuje dzieje po śmierci Aragorna już. Obie bardzo dobre to są modyfikacje. Tutaj jeszcze wracając na chwilę do Farage'a, to chyba przydałoby się tutaj uszczególnić, że najbardziej lubię wersję mosową Farage'a, bo tych wersji Farage'a jest od groma. Zaś z tych najnowszych to cóż, Roma dwójka to chyba Divine Temperia,
Jest to mod kompletnie przebudowujący i utrudniający rozgrywkę, skupiający się na realizmie, bo tam jest system zaopatrzenia, jest system manpowera, jest masa innych mniejszych systemów. W zespole są osoby, które wydaje się, że są w stanie pilnować, żeby Rzymianie mieli odpowiednią ilość pasków na sandale historyczną. Cóż, z Shoguna większość osób pewnie wskazała Dark Moda, aczkolwiek Dark Moda ja osobiście mało grałam. Modem, taką miniserią modów, która mi się spodobała, to jest Hayabusa Mod Trilogy, jakoś tak. W każdym razie jest tam kilka modów, które się nazywają Tenka Ofubu, Ambition i tak dalej. To są mody tak skupiające się na rozbudowie warstwy historycznej. Tam chyba używała ja tego AI Dark Moda, ale głównie się skupię nie tyle na tym, żeby jak mechaniki bardzo rozbudować, tylko żeby zrobić większą imersję historyczną. A teraz powstaje kolejny mod, który właśnie na tym się skupia i nie ma on jeszcze nazwy i na niego czekam, który spowoduje, że nie będą generic samuraje, tylko z każdej prowincji będzie się miało osobnych samurajów innego klanu o różnym mundurowaniu, może jakieś tam różne statystyki. I właśnie jak najbardziej przedstawienie tej wojny klanów, gdzie to nie było tak, że wszyscy byli zjadani przez jednego i podporządkowani całkowicie, tylko jednak pod tym głównym klanem była masa pomniejszych klanów ze swoimi władykami i ich hierarchią własną dowodzenia. No i to w sumie tyle tak z tych Total Warów, które gram, bo tak naprawdę jeszcze jest Attila, gdzie powstaje Medieval Kingdoms i to jest jedyne, co mnie interesuje w tej odsłonie akurat. A jeszcze Rise of Mordor, przy którym trochę pomagam. No a w pozostałe Total Wary no aż tak bardzo nie gram, bo mnie nie wciągnęły. W sumie wracam jeszcze czasem do Empire'a, ale w Empire'ze najczęściej jednak gram na tym, na waniliowym po prostu. Rozumiem. Empire często jest traktowany jako to niechciane dziecko Total Warów i tak samo chyba dużo zwolenników, jak i przeciwników. Maciek, a czy ty miałeś styczność z modyfikacjami? No, jedynie te, które widziałem u ciebie albo u Sary tak naprawdę. Ja mogę jedynie powiedzieć, co bym chciał zobaczyć ewentualnie gdzieś tam w przyszłości i może pokusiłbym się o zagranie ze względu na jakąś taką miłość do uniwersum. Czy też okresu historycznego, bo to jak wiemy jest różnie. Albo się im robi okres historyczny, moduje. Albo też nawiązuje się do jakiegoś znanego uniwersum. No i z tego, co powiedzieliście, tworzone jest teraz uniwersum Wiedźmina. To może być ciekawe całkiem, jeżeli chodzi o kontynent. Na pewno chciałbym zobaczyć, ale chyba też jest, ale może się mylę, uniwersum Gry o Tron, prawda, że jest? Trzy chyba są. Takiej wiedzy akurat tak szczegółowej nie mam, musicie mi wybaczyć i widzów też proszę o wybaczenie. No i może parę innych tak naprawdę, jakbym się bardzo uparł gdzieś tam wymyślać. Uniwersów czy okresów historycznych, bo na przykład chciałbym zobaczyć podboje Aleksandra Macedońskiego, jeżeli chodzi o historię, czy chociażby ekspansję w krajach Afryki na przykład, tak? Czyli lud Zulusów, który gdzieś tam kolejne i podbija państwa, idąc w górę, czy też w dół Nilu, już nie pamiętam, w którą stronę płynie rzeka, aż do Egiptu, tak? Wydaje mi się, że to byłoby niezwykle interesujące, bo to byłyby nowe jednostki, nowe sposoby zarządzania, nowe historie tak naprawdę, które w trakcie takiej kampanii można byłoby wymyśleć, dopasować na zasadzie jakiejś takiej szeroko rozumianej dystopii, czy też świata alternatywnego tak naprawdę, który gdzieś tam sobie wspólnie gdzieś z grą imersyjnie tworzymy po prostu i grając. I tyle, tak? Na pewno chciałbym zagrać w Total War'a, który jest związany z Śródziemią. Jestem tego bardzo ciekaw i chyba nawet spróbuję. Ale tutaj to już mam gdzieś omówione kiedyś z Sarą, że w końcu do tego siądziemy. Przy okazji też mam omówione z nią rozgrywkę w Szoguna, gdzie da mi prawdopodobnie w kość bardzo mocno. No ale zobaczymy, może jakimś fartem wygram, nie wiem. Czekasz, Sara, wiem, że czekasz. I myślę, że w końcu się tego doczekamy. Zrobimy taki meczyk we dwoje, pokażesz, jak się tłucze Starek. Czy ja mogę walnąć z drugiej strony, jak już padniesz? Możesz walnąć z drugiej strony, jest mi obojętnie. Jest takie przysłowie, że nie kopię się leżącego, ale wiesz, Maciuś, jakoś dla ciebie zrobię wyjątek. Tak, właśnie się spodziewałem, że to powiesz. Ale wiesz co, wracając do tego, co powiedziałeś, na przykład o Zulusach, jest modyfikacja, która nazywa się Falcon Total War. Z punktu technicznego jest ona dość prymitywna i zaczerpnęła bardzo dużo z innych modów.
jednak umożliwia na przykład opanowanie całego świata. Są tam wszystkie kontynenty zawarte. I na przykład wybierając takich Zulusów, jesteś w stanie podbić Japonię. Jest to w sobie dość taka ciekawa wizja. Nigdy nie nagrywam tego moda na poważnie. Jest przedstawiony u mnie na kanale w serii Najlepsze mody do Medieval 2 Total War. Ale to już bardziej dla takich koneserów lub osób, które faktycznie chciałyby się pobawić w coś innego. Jeżeli chodzi u mnie o najlepsze modyfikacje, jakie mógłbym wyróżnić, no to oczywiście nie będę tutaj za bardzo odróżniać się od tego, co wy powiedzieliście, czyli trzecia era, czyli Warhammer, ale chciałem też nadmienić, przede wszystkim chyba będzie to Stainless Steel do Medievala 2, który bardzo fajnie podnosi ten wątek tego średniowiecza na wyższy jakby poziom i robi z tego Medievala tak naprawdę Medievala 2.0. Ulepszając go bardzo mocno i dodając masę frakcji. Wiem, że jest też Bellum Crucis, który jest chyba mocno, znaczy nie mocno, tylko bardziej skomplikowaną formą takiej modyfikacji. Tam jest dużo, dużo więcej mechanik niż w Stainless Steel, ale jakoś nigdy nie mogłem się do niego szczerze przekonać. Słuchaj, Maciuś, a może ty masz jakieś pytania do Sary, które chciałbyś zadać? No dokładnie tak, bo generalnie rzecz biorąc, nie wszyscy wiedzą widzowie, ale Sara specjalizuje się jako gracz w modowaniu, czyli tworzy samodzielnie jakby i elementy do rozgrywek w Total War'a. Sara, mam takie pytanie. Co trzeba zrobić, żeby zostać modem? Tak? Od czego w ogóle się zaczyna? Jak to wygląda tak w praktyce? Siadasz, czytasz jakieś poradniki, jakieś solucje, wgłębiasz się w kod, tworząc tak po kolei, jakbyś to ujęła w punktach. Jak to wygląda? Znaczy, pierwszym moderem, nie modem. Mod to jest to, co się tworzy. A jak zacząć? Znaczy, no w sumie właśnie do poradników, bo ogólnie, ja tutaj tak zaznaczę, nie jestem programistą. Ja się na tym nie znam. Ja kompletnie nie ogarniam rzeczy związane z kodem. Nie rozumiem tego. Próbowałem się tego tknąć i skończyło się na tym, że coś tam pamiętam, że mogę zrobić sobie wygląd strony internetowej. Częściowo. I na tym się moja nauka skończyła. I ja ogólnie zaczęłam tak, że po prostu zaczęłam sprawdzać, jak tam jakieś poszczególne rzeczy można zmienić w Total Warach. Jakieś tam plany zaczęłam wokół tego robić, a potem stwierdziłam, że okej, robię dużo modyfikacji i to tak się potoczyło. Są narzędzia. Część narzędzi jest oficjalnych od Creative Assembly, a część jest fanowska. Do obsługi tych fanowskiej trzeba troszkę więcej, powiedzmy, inwencji, bo trzeba sobie na przykład tego Pythona zainstalować na komputerze, żeby jakieś tam różne programy te fanowskie odpalić. Ale ogólnie tak, jest sporo narzędzi oficjalnych i fanowskich, jest dużo poradników. Tutaj głównie na Total War Center, choć z tym, powiedzmy, aktualnością ich jest różnie, więc często trzeba po prostu łazić po innych moderach i pytać się, ej, słuchaj, jak to zmienić? Na tej zasadzie, a powiedz mi, ile trwa tworzenie, nie wiem, takiego moda? Jeżeli byś miała sama robić na przykład, nie wiem, 50 oddziałów, tak? Bo każdy ma dysponuje inną bronią, inną strategią walki, prawda? Do tego musisz ubrać ich w zbroję, prawda? Pokolorować. Ile to zajmuje? Skąd ściągasz takie materiały? Znaczy wszystko zależy od tego, jaki poziom rozbudowania chcesz moda. Jeśli chcesz zrobić moda na, powiedzmy, te 50 oddziałów, ale zrobionych z, powiedzmy, asetów gry, to nie zajmie to aż tak dużo czasu, ponieważ to, co musisz zrobić, to siąść, rozpisać sobie te oddziały, rozpisać statystyki, koszty, przemyśleć je i to jest po prostu dużo myślenia i kalkulowania. Taka matematyczna czysta robota, potem to się dosłownie na 50 oddziałów to akurat jest sporo. No powiedzmy, że przez dzień siedzisz i wklepujesz te wszystkie statystyki sobie w tabelki, dobierasz im wygląd na podstawie tego, co masz się już w grze i masz, więc głównie zależy to od tego, ile spędzisz na samym kalkulowaniu. Zaś jeśli chodzi o tutaj jednostki stworzone z nowych asetów i zakładając, że robisz te asety, robić te pancerze, te miecze i tak dalej. No to tak przykładowo ostatnio, jak robiłam przywódcę jednej frakcji, tutaj Haradrimów, to zrobienie takiej pełnej zbroi, oteksturowanie jej i wprowadzenie do gry zajęło mi chyba łącznie 15-16 godzin. A takiej ciągłej pracy przy komputerze, rozumiem, tak?
No tak, znaczy to było przy mnie, tam chyba przez 3-4 dni pracowałem sobie odstępami, żeby nie siedzieć jednak non-stop 15 godzin przy jednej rzeczy. Ale akurat to nagrywałem, więc tutaj mam podsumowanie mniej więcej miałem czasowe, ile mi to zajęło. W to jeszcze. No ale to zawsze pewnie jest jakaś satysfakcja, prawda, że udało ci się zrobić taki oddział i gdzieś tam oddać autentyczność w grze, tak żeby ta imersja później dla ewentualnego gracza, który gdzieś skorzysta z swojego rozwiązania, była większa. Ja podejrzewam, że w sobie takiej cierpliwości bym nie znalazł, nigdy nie byłem dobry, jeżeli chodzi o takie elementy. Tak samo chyba nie chciałbym się liczyć tych statystyk, ale podziwiam i szanuję, respekt. Pełen dla takiego podejścia. Ale czy ty gdzieś moderujesz jako ty, Sara Temer, czy jesteś w jakiejś grupie? I to. Ponieważ w przypadku Shoguna 2, który jest moją główną tutaj bazą pod modowanie, to ja prowadzę projekt, jest on mój. Jest parę osób, które mi w nim pomagają, ale tutaj z uwagi na ich mniejszą dostępność czasową, to większość rzeczy robię Więc jest projekt, który jest mój z pomocą tam paru dodatkowych osób. I jest projekt, z którym kooperuję. Jest to Rise of Mordor do Attili. I tam ja po prostu od czasu do czasu zrobię czy to jakiś hełm, na przykład jak się wejdzie w Gondor i się weźmie jednostkę tych halabardników z Dol Amroth, to tam halabardy i hełm są moje, tak przykładowo. W każdym razie tam jakieś pojedyncze asety dla nich robię i też jest pewna wymiana zarówno doświadczeń, jak i asetów. Tutaj na przykład tak mogę powiedzieć, że prawdopodobnie orkowie, jak się już pojawią w mojej modyfikacji, to będą właśnie z ich twarzy z Rise of Mordor, bo akurat to nie jest moja działka, jeśli chodzi o robienie modeli. Rozumiem. A na jakim etapie jesteście? Ile już ukończyliście jakby i zadania procentowo, jeżeli chodzi, ile wam do końca zostało? Trudno określić. Bardzo trudno, ponieważ zależy to, co się uzna za powiedzmy te 100%. To też jest ważne. No ale w tej chwili mam powiedzmy dwie ważne frakcje w tym moim projekcie na Szczególne. Z ważnych frakcji ilu jest? No ważnych frakcji jest mniej więcej tyle, co w tym, co w Farage'u. No to mam na razie dwie frakcje przygotowane. One będą w kolejnych patchach rozbudowane oczywiście. Tak więc no powiedzmy, że z 1/10. To ile misji planujecie, żeby zostało i w tym modzie przeprowadzonych? Znaczy misji w jakim sensie teraz pytasz, bo... No bo rozumiem, że mod to jest stworzenie jakichś poszczególnych oddziałów tak naprawdę, a później planujecie rozgrywkę, prawda? Znaczy ja trochę inną drogą poszłam, ponieważ większość modyfikacji robi tak, że najpierw robi jednostki dla każdej frakcji, żeby tam się pobawić na bitwach multi, a potem robi do tego kampanię, taką No typową, właśnie. totalową. To ja poszłam zupełnie inną drogą, stwierdziłam, że czekanie i wypalanie powiedzmy hype'u na modyfikację jest bez sensu, bo tak to się zazwyczaj kończy, na przykład w przypadku Rise of Mordor, gdzie masa osób się wypaliła, ponieważ czekają od 5 lub ponad lat na jakąkolwiek kampanię i jakiejkolwiek kampanii nie ma i to po prostu wypala społeczność, która się gromadzi wokół takiej modyfikacji. Ja postawiłam na inną drogę, postawiłam na taką, że co zrobię jednostki dla jakiejś frakcji, to ją automatycznie wprowadzam na mapę i daję możliwość grania. I tak po kolei dodaję po prostu regiony kolejne, tutaj w moim przypadku Śródziemia. Że na przykład wprowadziłem Haradrimów, no to pojawia się Harad, pojawia się masa Haradu, pojawiają się frakcje Haradu, bo oni są u mnie rozbici na poszczególne klany. I oni są też Numenorejczycy. I teraz będzie droga na północ w kierunku elfów. I wtedy pojawią się kolejne regiony po prostu łącznie z elfami. Uznałem, że w ten sposób po prostu będę cały czas dawała coraz więcej zabawy tutaj osobom, które są zainteresowane czymś takim. No właśnie, a ty nigdy nie chciałeś, Wojtek, takich modów robić samodzielnie? Nie próbowałeś nigdy wgryźć się Wiesz w co, asety? próbowałem planować, nie próbowałem nigdy podejść, natomiast do tworzenia grafiki tutaj podziwiam cię, Sara, że jednak zdecydowałaś się no, pójść o krok dalej i już masz tego wyniki. I to fajne, bo widziałam ten The Last Alliance, troszeczkę tam przeglądałem zdjęcie, nie instalowałem go oczywiście, ale myślę, że jak zakończysz, to na pewno będę chciał go dogłębnie sobie ograć. I miałem taki pomysł na zrobienie modyfikacji. Nie wiem, czy oglądaliście film Undead World.
Nie słyszałam akurat. Tam wampiry walczą z wilkołakami. Dzieje się w takiej jakby wersji troszeczkę współczesnej, gdzie jeżeli nie oglądaliście, to polecam serdecznie, bo fantastyczne kino, generalnie takiej klasy B oczywiście, bardzo dobre efekty specjalne i tak dalej. Coś jak, nie wiem, stary Blade albo, no nie wiem, typowe takie filmy mroczne akcji. Maciek, a ty widziałeś może film Underworld? No pewnie, że widziałem Underworld. No to będziesz wiedział, o czym mówię. Trzecia natomiast część, bo jest Underworld, był Underworld 2. Trzecia natomiast dotyczyła średniowiecza, tak troszeczkę, bo nazywała się Bunt Likanów. Pod tytułem i przedstawiała właśnie, że na początku likantropi, czyli wilkołaki, były tak naprawdę sługami wampirów, ale natomiast doszło do buntu, gdzie no rozgorzała wojna, która trwa tak naprawdę przez wiele setek lat, aż do współczesności. Ja właśnie chciałem zrobić modyfikację, która by opowiadała o tym konflikcie zbrojnym pomiędzy wilkołakami a wampirami. Więc jeżeli będziesz miał kiedyś chwilkę czasu, Sara, no to zerknij. Może cię tam znajdzie nawet kilka takich inspiracji dotyczących pancerzy wampirów, które można by przekuć w pancerze ludzi, bo oni mają fenomenalnie wyglądające zbroje w tym filmie. Więc tutaj, nawet jeżeli skończymy audycję, to ci mogę nawet kilka linków podesłać, bo naprawdę genialnie to wygląda. I to był taki mój pomysł, nigdy nie zrealizowany i chyba nigdy nie zrealizuję, bo słysząc, ile tak naprawdę czasu to poświęca wymodelowanie jednej jednostki, plus jeszcze nauka programów, plus jeszcze tam powiedzmy kodowanie, plus jeszcze nagrywanie i praca, to aż doba jest za krótka, niestety. Znaczy, ja trochę to ślamazarnie robię, ale. Bo są osoby, które szybciej takie rzeczy robią. Ja tutaj po prostu jakąś. Nie mam aż takiego doświadczenia w tym, żeby to robić bardzo szybko też. No, widziałem twoje filmy, takie, w których to robisz. No to powiem ci, że ekspresowo. Mimo przyspieszenia, więc zazdroszczę i naprawdę chciałbym chociaż w 1/4 tak szybko, powiedzmy, robić to jak ty, bo u mnie to trzeba było pewnie pomnożyć jeszcze przez 10. Natomiast słuchajcie, idąc już tak powoli, powoli do końca, bo zbliżamy się do tej naszej magicznej godziny podcastowej, chciałbym jeszcze poruszyć temat nadchodzących części Total War'a. Wiemy, że będzie nadciągał chyba Troja Total War, czy Troy. Tak. Jakie macie oczekiwania wobec tego? Czekacie? Sara? Nie. Przepraszam. Dziękujemy, Taro. Bardzo wyczerpująca odpowiedź. Na to właśnie liczymy i czekamy. Kolejni goście zapraszani do podcastu. Proszę brać tutaj przykład i uczyć się na samym. Nie, no po prostu zobaczyłam ten zwiastun tej Troi, przeczytałam sobie mniej więcej opis. Usłyszałem, że nie będzie powiedzmy możliwości takiej bardziej realistycznej rozgrywki, tylko będzie nastawienie jednak na Heroesów, że będzie tak jak w Warhammerze i Three Kingdoms, tylko w Three Kingdoms jeszcze był wybór, w Troi ma nie być. Dowiedziałem się, że będzie Grecja bez możliwości toczenia bitew morskich. Przejrzałem jeszcze raz sobie ten opis. Stwierdziłem, że próbują znowu sprzedać to samo, bo zaczęli mówić, że będą jakieś dary od bogów i w ogóle, jakby to była jakaś niesamowita nowość. Wcale tego nie było w Romie Dwójce, w formie eventów. I uznałem, że no, nie ma za bardzo na co czekać. Ja sobie wrócę do modu Dometka, powstaje choćby Hearts of Elendil do Freljord, powstaje na szczególnie też fajny mod Total Force o epoce wiktoriańskiej. Ja się wolę skupić na wyczekiwaniu na to niż na Troje. Powiem ci, że mam identyczne odczucia. Oleję Troję ciepłym moczem, bo zupełnie mnie nie interesują założenia, które tam postawili, jak i sama warstwa legendarnej bitwy o Troję. Nie wiem, może jak obejrzę ponownie film z Bradem Pittem w roli Achillesa, to może sobie coś mnie natchnie i wtedy zagram. Maciek, a ty? No, ja mam bardzo podobnie, bo jak sobie przypomnę Orlando Bluma w roli Parysa, to jakoś do tej pory już nie jestem przekonany. Poza tym przyjadł mi się i bardzo mocno, poza oczywiście Kratosem, który jest związany bardzo mocno ze światem i uniwersum mitycznym starożytnej Grecji, ten okres historyczny i ten kraj. Mam przegrane ponad 300 chyba godzin w Assassin's Creed Odyssey razem z dodatkami. I na razie Grecji generalnie podziękuję, tak? To nieważne, czy to będzie Total War, czy cokolwiek innego. Po prostu mam przesyt, przejadło mi się. Szapoba dla twórców, że próbują nowych kierunków, ale ja się skupię na ogrywaniu Szoguna, na przykład na jakiejś fajnej battle z Sarą.
czy z tobą Ragnar kiedyś, tak żebyście mogli powiedzieć, dokopaliśmy staremu. Natomiast w tej chwili myślę, że jednak jeszcze się nie skuszę na tą najnowszą odsłonę. Brakuje mi chyba tutaj to, co powiedziała Sara, bardzo ważnie, takiego powiewu świeżości w Total Warach, jeżeli chodzi o całość i postrzeganie uniwersum, taki, który by dostatecznie zachwycił i był rewolucją. To jest taki trochę w mojej opinii odgrzewany kotlet. Nie wiem jak wy, ale ja tak uważam. No chyba mamy podobne właśnie odczucia. Czy natomiast jest powiedzmy Total War, którego chcielibyście zobaczyć w przyszłości, w jakimś konkretnych, nie wiem, dziejach historycznych albo w konkretnym świecie fantazy? Ja na przykład kiedyś miałem marzenie, żeby zobaczyć właśnie w okresie Walki Trzech Królestw. Ukazał się, dokładnie spełniono moje marzenie, tylko kurczę, zrobiono to w taki sposób, że mi się niekoniecznie to podoba. I po prostu mechanika tej gry trochę mi odrzuca od w ogóle podchodzenia do niej. Może się przekonam, może to się zmieni. Na razie, jeżeli mógłbym zacząć tutaj ten temat, już ostatni myślę, że w tym podcaście, to chciałbym zobaczyć w świecie Faerun, czyli Dungeons and Dragons. To samo chciałem powiedzieć, armię podmroku kontra słoneczni elfowie, ludzie, krasnoludy, niziołki. Byłoby naprawdę niezłą rozgrywką, tak? Nie wiem, jakieś oddziały elitidów, obserwatorów, prawda, które tym promieniem z oka strzelają, czy samych kapłanek drowów i drowów samych. Tyle, że obawiam się, że w tym wypadku do Total Warów musiałaby zostać wprowadzona magia. No bo jak wiadomo, w świecie Forgotten Realms jest dużo magii. Wprowadzili to w Warhammerze i bardzo fajny system magii jest, generalnie wręcz astronomiczna ilość zaklęć. Łącznie z tym, że można zrzucić przeciwnikowi na przykład kometę na głowę. Okej, no ale to myślę, że wtedy kraina powinna przestać istnieć przy takim zaklęciu. To mało takie. No to taka mała kometka, powiedzmy. No rozumiem, okej. Okay. Sara, w jakim uniwersum byś chciała zobaczyć Total War? Znaczy, ja właśnie mam taki problem z moimi oczekiwaniami w kwestii przyszłych gier serii, ponieważ ogólnie jest tak, że masa osób mówi Medieval 3, Medieval 3, Medieval 3, Medieval 3, a ja takie, cokolwiek nie zrobię, to będzie Troja, tylko inne wdzianka, czy ten właśnie Three Kingdom. Inne skiny, inne głosy i inny interfejs i to w sumie tyle. I właśnie to powoduje, że nie bardzo czekam na coś nowego w kwestii tutaj nowych Total Warów, ale czekam na jak najwięcej nowości w kwestii modów do starszych Total Warów. Tutaj przede wszystkim liczę na Medievala, też liczę, że może się więcej obudzi scena moderska Szuguna, tutaj choćby dzięki mojemu projektowi. Jest coś, czego mi brakuje w Total Warach, to przeniesienie świata Spellforce'a do realiów Total Warów, ponieważ no jest nawet bardzo dobry taki, powiedzmy, udokumentowany część tego świata nadająca się na właśnie część Total War'a, tutaj w tym wypadku na moda, gdzie przed akcją pierwszej części była ta wielka wojna między magami z Spellforce'a, która zniszczyła świat i uważam, że zrobienie właśnie takiej modyfikacji z tymi przywódcami w postaci niewyobrażalnie potężnych magów byłaby czymś ciekawym i także wyzwaniem projektowym dla tutaj zespołu modelskiego. No będziemy w takim razie czekać z utęsknieniem. Tak czy siak, słuchajcie, nadszedł czas, żeby jednak kończyć tę dyskusję, bo czuję, że moglibyśmy tutaj jeszcze siedzieć konalium godzinę, jak nie dłużej. Nie wiem, czy Maćku odnosisz takie samo wrażenie? No, możemy siedzieć do wieczora, tylko nie wiem, czy nasi widzowie będą w stanie słuchać kolejnych opowieści o kolejnych światach. Nie, ja to mam, wiesz, ja to mam wrażenie, że generalnie teraz jakbyśmy się obrócili, wyobrazili sobie, że siedzimy na scenie, to już aula, na której byśmy się znajdowali, świeciłaby pustką. Ewentualnie gdzieś tam znajdowałaby się jakaś tekturowa kukiełka symulująca zainteresowanego słuchacza. Ja w takim razie mam zadanie dla tych, którzy słuchają do końca, żeby każdy napisał w komentarzu, kto do końca wysłuchał podcastu. I zobaczymy, jak bardzo pusta jest ta trybuna. A ja mam z kolei inne zadanie dla naszych słuchaczy. Słuchajcie, opiszcie w komentarzach Total War'a, którego chcielibyście zobaczyć. I dwa, wskażcie najbardziej oryginalny mod, który znacie do serii gier Total War. Wybierzcie jeden, dobrze? Nie opisujcie kilku, tylko wybierzcie jeden. Dzięki temu może inni poznają modyfikacje, o których sami nigdy nie słyszeli i będą w stanie do nich dotrzeć, a także zapoznać się i może no, spędzą kilka wspaniałych godzin ze swoimi ulubionymi grami. Sara, chciałabyś dodać coś na koniec? Znaczy właśnie chciałam zaproponować mniej więcej to samo co ty, więc tak trochę zabrałeś mi ten
Nioch, 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 nioch. Więc to sobie tyle. Chyba. Więc to wszystko, tak? Dobra, słuchajcie, dziękuję wam wszystkim za uwagę, dziękujemy za wysłuchanie nas do końca. Pamiętajcie o ocenie tego materiału, pamiętajcie o skomentowaniu i przede wszystkim byli z wami Maciek. Dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam jak zwykle na Fightpage i kanał Ogrów oraz kanał Sary Temer oraz i Ragnara, link w podpisie do filmu. Mhm. Tak, gość specjalny, czyli Sara. Dzięki tutaj za zaproszenie na podcast i ja od Ciebie oprócz tych zaproszeń na wszelkie kanały, co powiedział Maurycy, jeszcze bym zaprosiła na tutaj stronę mojego moda na ModDB, na Science, jeśli ktoś jest zainteresowany. I w sumie ja jako prowadzący, którego doskonale znacie, Ragnar, więc dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Hej, papa! Pa.